Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj zawędrowałem do Hildesheimu, okolice Hanoweru, w poszukiwaniu Toyoty RAV4 dwulitrowej benzyny w napędzie na 4 koła. No jest ciężko z tymi autami, bo mało. Rocznik, jaki interesował mojego klienta, to od 2.9 do 2.11. No jak się okazało, na miejscu wcześniej byliśmy w Berlinie, bardzo ciężko z tymi autami, bardzo mało. Z czteronapędowcem praktycznie, tak jak w Niemczech na internecie, do ceny do 10 tysięcy euro znaleźliśmy może 3 auta, tak, 3 auta. Na tu w Hildesheimie, w salonie Toyoty, stoi jedno takie autko, tylko jest, no jest już praktycznie sprzedane. Jak my nie weźmiemy, no to jutro ktoś po nie ma przyjechać nawet. Ściągnięte już są kartki i wszystko. Zaraz Wam pokażę, jakie to auto jest. Tam dojdę. No jest dużo ciekawe, no nie są tanie auta, no ale przebiegi są przynajmniej niskie. No i wtedy cena wiadomo w górę. Jest tu taki Land Cruiser, 20 rok, wiadomo, auto flagowe Toyoty, niezniszczalne, cena wiadomo, że wysoka, no ale są chętni na takie auto, bo w takim stanie znaleźć taki Land Cruisera to ograniczy z cudem. 3-litrowy diesel, 181 tysięcy przejechane, 24 tysiące euro, no ale auto wygląda jak nowe. Bardzo ładne. Jest już godzina po 18, także jest salon zamknięty, także żadnego auta nie mogę otworzyć ani nic. No ale ceny są napisane na autach, także o tyle dobrze, że można zobaczyć ceny, ile kosztuje w Niemczech dobre auto w salonie, używane auto. Są może trochę droższe niż na jakichś tureckich placach, no ale jak ktoś szuka dla siebie i nie po taniości, no to czasem warto więcej trochę zapłacić, a mieć po prostu pewny Prius. Dużo Priusów mi się pyta ludzie, ale tu jest akurat cena bardzo droga, bo 12 tysięcy euro kosztuje, 2009 rok, no ale przebieg 75 tysięcy, nie? No to też za przebieg tu się płaci dużo. Tutaj Toyota Camry 3 litrówka, przed chwilą oglądałem, 6 tysięcy euro. Wiadomo, to już jest oldtimer, praktycznie 2002 rok, 6 tysięcy euro. No tutaj widać już właśnie tą Toyotkę, po którą żeśmy przyjechali, RAV4. 2010 rok to jest, tu nie ma kartki ani nic. Ściągnięty, bo tak mi mówił sprzedawca telefonicznie, za auto jest sprzedane, jak mnie nie weźmiemy, no to już kto inny po prostu po to ma przyjechać jutro. My zostajemy w hotelu do jutra i rano wybijemy targu prawdopodobnie. 107 tysięcy przejechane, na 4 koła napęd. Jeszcze na co zwraca kupujący uwagę, bo bardzo dużo było też takich Toyot bez koła zapasowego, które jest umieszczone z tyłu na drzwiach. Jeżeli tego koła nie ma, po prostu to jest auto na rand flatach. On nie chciał takiego, chciał po prostu, żeby było to koło. Jak tu jest akurat. O, tu ładnie. No i ona ma 107 tysięcy przejechanej, prawdopodobnie 9,5 tysiąca jest cena za to. 9700 albo 9,5 tysiąca. Czyli pamiętam, o tyle tego dzisiaj dzwoniłem, że masakra. A co tu jeszcze jest? Mam pokazać.
przykładowo Corolla Versus 1.6 benzyna, 2005 rok, bardzo niski przebieg, 130 tysięcy, 4400. Są tu Avensisy, też ktoś mnie pytał o Avensisy, ta jedna jest też bez ceny. I tutaj jest też 1.8 benzyna, 114 tysięcy, 2012 rok, 11 tysięcy euro. Astra 9 tysięcy euro, 72 tysiące przebiegam. Tu widzicie, jakie tu są przebiegi niskie. 9 tysięcy euro, no cena kosmiczna. Always diesel w automacie, 1.4 silnik, 6 tysięcy euro, 120 tysięcy przejechane, 2.9 rok. Osiem tysięcy taki Always z roku, 1.6 benzyna, 2.10 rok, 105 tysięcy przejechałem. Tu mamy już nowe Auris, ale bez ceny. To są takie ciekawe, by tu zobaczyć. No dobra, taki Mercedesik tu stoi, RZK, 100 tysięcy przejechane, 2.4 rok, 11 tysięcy. Rawka dwudziwka, to jest widać, że ładna. Nie ma, no cztery koła na pewno niestety. Benzyna 5000 euro, 2.4 rok, 167 tysięcy przejechane. Taki oldtimer Corolla, 2500 euro, no kosztuje już po trzymaniu. U nas 2,5 tysiąca złotych by było ciężko chyba dostać za to. Chociaż jakby się trafiło na kogoś. 120 tysięcy przejechane, 9.2 rok. Bo stan jest... No stan jest praktycznie kolekcjonerski. Dobra, jutro będę kontynuował. Rano będziemy tutaj oglądać tą Toyotkę, którą teraz byśmy przyjechali. Także zobaczymy, co to z tego będzie. Dwa 15 rok, 65 tysięcy przyjechane, 24 tysiące euro. Ja mam takiego do sprzedania z 2017 roku. Sprawiłem 30 tysięcy za taką samą cenę. Jesteśmy na placu Paderborn. Przyjechałem tutaj z polecenia kolegi zobaczyć dla niego Opla Vivaro, którego poszukuję od pół roku. Musi być to wersja osobowa, długa. No i z motorem 1.9, czyli do 2006 roku. Wszystkie nowsze odpadają, bo są dwulitrowe. I stoi tu to taki model z wierzchu, bardzo ładny. Przejechałem o 225 tysięcy kilometrów. Nadmuchy pod sufitce.
No to ładne, jeżeli rzeczywiście on ma tylko tyle przejechane kilometrów. I tu wydaje mi się, że trzeba będzie go wziąć. Siedzenie to standard, tak jak w każdym. Ale to już jestem przyzwyczajony. Nadmuchy w podsuficce. Z tych siedzenia ładne. Kierowcy siedzenia do wymiany. Teraz posłuchamy, jak tu motor pracuje. Taka mała mini jazda próbna. No nie mam tablic, to muszę tutaj zobaczyć. Zawieszenie ok, nic nie słychać. Kompletnie auto nie wykluczone na pewno. No ale widzę, że z ceną są problemy. Zgodził się na 5600, przyszedłem, dobra, płacę, a teraz nagle dupa. Ja mu nie dam więcej 5600 na 100%.